że proszę Państwa, troszeczkę koncert, jak to radio, tak FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, to podsłucha co nieco, co tu się dzieje i orkiestra gra, prawda? No. Tam taka historia była Snowdena, proszę Państwa. Muzyka nawet gra, nawet muzyka. Dlaczego pan tak daleko od? Ja zaraz wracam do toalety. Tak jak ja. Właśnie. No. Także tak jak ta Bożena Rossa w szkole na Saskiej miała te baby moherowe, stare nauczycielki, starej daty, to tutaj w teatrze też przecież Elżbieta Hoff ma baby starej daty, moherowe, zaraz choinkę wystawią. A że Elżbieta Hoff pokazała im książkę You can live forever in paradise, one w czerwoną, złote litery, co i papież dostał w prezencie we Włoszech od pacjenta, przecież był. W takiej pewnej sali, gdzie mu nawet papieżowi nie pozwolono wejść. To on otrzymał tę książkę, będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Tutaj nawet nasza koleżanka, Zagórzanka, dostała tę książkę. I te baby się wściekają, że ona od Świadków Jehowy dostała książkę czerwoną, You can live forever in paradise. On F, dlaczego się wściekają? No dlatego, że moherowa będzie się wściekała. To nie są Świadkowie Jehowy, to nie są mormoni, ewangelicy, ani żadni tacy, którzy Biblię by czytali, którzy by jakąkolwiek świętą księgę by czytali. Owszem, sieczkę, mydło i powidło Miasta Stołecznego Warszawy, co jest reklamowane w Radiu Tok FM, tak, czytają książki, ale nie czytają, proszę Państwa, Biblii, bo to nie są święci, bo to nie są Świadkowie. I teraz tak, tu kłóci się, tu to. Tu na zaproszenia, żeby pijaków nie wpuścić, ale to uwaga, bo to jest zmyłka. Mają jeszcze inne opcje, żeby nikt czegokolwiek nie pokazał z Teatru Wielkiego, a ile ludzi robi zdjęć, prawda? Wstyd, wstyd. Moherowym babom wstyd.